zawodnikami. Przed meczem niektórzy mówili, że Cracovia myślami jest już w Lublinie, natomiast mam wrażenie, że dzisiaj pokazaliście determinację, która po końcowym gwizdku zamieniła się w sportową złość. No tak, bardzo chcieliśmy wygrać to spotkanie, nie udało się, straciliśmy głupią bramkę i cóż, skupialiśmy się tylko na tym meczu, chcieliśmy go wygrać teraz, niestety zremisowaliśmy, tylko teraz już tylko patrzymy w przyszłość i mamy bardzo dużo do wygrania i będziemy, wszystko zrobimy, żeby ten puchar wrócił z nami. Powiedz mi, często dziennikarze mówią o czymś takim jak fakt, że jedna drużyna uśpiła swoją grę drugą drużynę. Jest coś takiego w piłce nożnej? Ty z perspektywy obrońcy czasem masz takie wrażenie, że jedna drużyna usypia drugą? Nie, no nie wiem co powiedzieć nawet. Po prostu tak czasami przebiega mecz, ktoś się dłużej utrzymuje przy piłce, później drugi. Ale trzeba cały czas być skoncentrowanym i nie wydaje mi się, żeby gdzieś jedna drużyna się rozluźniała. Zmierzam do tego, że pierwsze 10 minut to była taka dominacja Piasta, a to my zakończyliśmy pierwszą połowę prowadząc 1-0. Drugą połowę rozpoczęliśmy lepiej my, a to Piast strzelił bramkę. No to tak po prostu mecz się ułożył. Dobrze zareagowaliśmy na te po tych 10 minutach, bo faktycznie w pierwszych minutach Piast nas trochę przycisnął, mieli sytuację. My odpowiedzieliśmy, później my przyjęliśmy inicjatywę, strzeliliśmy bramkę na 1-0. Szkoda, że nie udało się strzelić na 2-0, bo myślę, że mecz by się już zakończył, a tak to mówię, no głupio straciliśmy bramkę na jeden z rzutu rożnego i cóż, niestety tak czasami bywa, ale mamy teraz bardzo ważny mecz i trzeba się dobrze przygotować. Wspomniałeś o tym, że dla nas sezon się jeszcze nie zakończył. Dzisiaj w porównaniu do meczu z Lechem Poznań 6 zmian w pierwszym składzie. Czujecie, że jako drużyna będziecie dobrze fizycznie przygotowani do tego meczu, mimo tego, że za wami pewien maraton? No tak, na pewno po tej przerwie ten okres był bardzo intensywny. Trener tak rotował składem, żeby każdy grał, żeby gdzieś po prostu że dobrze zarządzał naszymi siłami. Myślę, że będziemy dobrze przygotowani do tego meczu. To jest perspektywa do tego meczu, bo też musimy pamiętać, że Gliwice nigdy nie były łatwym terenem dla Cracovii. Jesteś rozgoryczony tym wynikiem, czy tak pozytywnie zmotywowany do tego ostatniego meczu, że skoro dzisiaj trochę wam zabrakło w spotkaniu z mistrzem Polski trzecią drużyną tego sezonu, to z Lechią Gdańsk możecie naprawdę zagrać dobrą piłkę? Znaczy mi z mojej perspektywy na pewno bardzo szkoda tego meczu, no bo mówię, mogliśmy się tutaj pokusić o zwycięstwo, niewiele zabrakło. Cóż, ale trzeba teraz patrzeć tylko do przodu. To zapytam cię o to patrzenie do przodu. Za naszymi plecami, a właściwie obok nas schodzą piłkarze Piasta Gliwice, którzy przed chwilą fetowali ten brązowy medal. To działa trochę na wyobraźnię, że w piątek my możemy coś fetować? Działa te obrazki trochę na waszą wyobraźnię, czy w ogóle o tym nie myślicie? Znaczy, nie, no jakoś wiadomo, że gdzieś to działa, bo to wiadomo, nie da się odciąć od tego, bo to jest finał Pucharu Polski i gdzieś ta myśl będzie, ale to trzeba podejść do tego meczu, wiadomo, że to jest mecz bardzo ważny, ale trzeba się gdzieś odciąć od tego i podejść do tego meczu, jakby to po prostu jak do każdego meczu, zagrać swój mecz i myślę, że to będzie taki klucz.